Uwaga, teraz kładźcie obydwie ręce na ziemi. Co? Kto ostatni oderwie ręce, ten wygrywa 1000 zł. Obydwie ręce? Co? Nie no, jedną możesz, ale nigdy nie możesz oderwać dwóch naraz. Aha, czyli mogę zrobić tak i mogę zrobić tak. Dokładnie, możesz też zrobić tak. To już czyli z palcem też można? Z palcem w... No właśnie. 1000 zł? Spoko siano. Dobra, i ogólnie pamiętajcie, bo jeżeli chodzicie, to zawsze musicie nie zawsze jedną rękę. Powinniśmy pamiętać o tym, że na tym kanale na przykład jedną ręką można zostawić subskrypcję. Tak, a dodatkowo potrzebna wam jedna ręka, czyli jedna łapka w górę, żebyście zostawili. Lajczek, tak, lajki w górę. A najmądrzejsi widzowie potrafią pisać bez użycia rąk, więc odpalcie komentarz, walnijcie głową w klawiaturę i pokażcie, co wam stary, wyszło. Większość widzów ogląda na telefonie. Ja mam challenge. Kto zrobi tak kółko? Bawcie dobrze, Grzesiu. Ja mam lepszy pomysł, ja idę sobie ogarnąć. Mój plan jest taki, żeby pójść i zrobić sobie jakieś wygodne miejsce. Skoro to dłużej, to muszę sobie jakoś tak bardzo fajnie umilić czas, więc wezmę sobie VR-a, wezmę sobie telefon, odpalę jakieś fajne... No nie, no podsłuchują, no idę. Nic, dobra, zobaczycie zresztą. Słuchajcie, ja mam strategię lepszą niż Zipek, ponieważ zobaczcie, tutaj jest taki idealny boks zrobiony cały z kocy. Ja będę w nim siedział. Bardzo wygodnie tu jest. Ja tutaj chyba sobie po prostu zostanę i poczyluję. Jest jeden problem, nie wiem, czy no co tak szczynam? Mam kolana. Mam to, co chciałem, czyli VR-a. Idę sobie do... Nie można przeszkadzać, była mowa. Sprawdzałem, czy jest dobrze umocowane. Okay, Zipek. Rozumiem, dziękuję. Wbijaj, co może, co? Dobra. Poworek. Na samym początku filmu? Ej, ale to jest, że kto... Ej, zaraz. Kto puści ziemię? Ręką? Czy nogami? On właśnie zdjął ręce. Co? Podawał mi ręce, powiedział dawaj jedną, potem drugą, pierwszą. Ja tak... Najprostsza sztuczka. Przepraszam stary, nie widziałem. Tak szczerze to, wiesz, że pierwszy raz dwa razy się skapnęłem, a za trzecim zacząłem się tak dobrze bawić. O nie! I zacząłem się tak dobrze bawić, że zapomniałem zupełnie, że nie można drugiej ręki. Panowie, będę was męczył teraz do końca odcinka. Ej, lipa trochę, jak z łóżkiem przegrać, no. Idę. No i teraz mogę umierać. Łukasz, pomożesz mi? Czym? Z tym. Stanie? No w ogóle może mi pomagać Łukasz teraz? Mimo, że nie powinien, bo przeze mnie odpadł. Tak naprawdę. Wreszcie sam to zrobiłeś. Zobaczcie, widzę, jak macie takie fajne okulary, możecie sobie włączyć na przykład film Ernesta i zostawić subskrypcję. Oczywiście oglądać wszystkie, bo są codziennie o 18. Ale tak poza tym możecie obejrzeć sobie coś innego. Czyli VR. Patrzcie na to. Będę oglądał, jak się zjeżdża na roller coasterach i na wyzwaniach. Co? To jest zarobiste. A ja wtedy? Nie, zostaj! Nie, mieliśmy nie przeskakać! Nie, nie! Mieliśmy tak? Tak! Wow! Co jest? Rozbujajmy go trochę! Ale nie! O kurde! Nie chcę puścić! Proszę, oderwał? Oderwał? Nie. Nie? Ej, wiecie co chłopaki, wy tutaj się przytulajcie, a ja idę coś zjeść do lodówki. Ej! Gdzie idziesz? Sam nie pójdziesz. Idziemy razem. Chodź, Krzysiek. Ja też idę. Trzymaj. Trzymaj moją nogę. Dawajcie, idziemy zjeść. Dobra, wystarczy, że Ernest mnie złapie za rękę, ja was pociągnę we trzech. Złapcie się za nogę wszyscy. A to my nie możemy. Dajcie mi jedną rękę. Nie możemy chyba Ernesta. Czy nie możemy iść? Pamiętajcie o rękach. Najwyżej oni zostaną. Ja muszę Grzyśka albo Ernesta, bo ci wyrwę rękę. Dawaj. Grubasy pieprzone! Na beton w tym momencie. Dobra, wszyscy. Normalnie, bacie się. Jezu! Ja nie jestem gruby, wypraszam sobie. Ty, jak mam siedzieć w stole? Nie masz siedzieć w stole. Ej, możemy tylko na krzesłach sobie ustawić jedzenie. Jeść z krzesła. Ej, a jak umyjemy ręce? Nie. Po co mieć ręce? No jak to po co? Zarazki! Stary! Nie, nie jestem, bo już nie chcę zarazków mieć na rękę. Dobra, najpierw jedna ręka. Co to mi daje, jak ja położę do to ręki? Wcale nie jest żadne utrudnienie. To wcale nie. Ja pójdę bez sympa. Umyłem rękę. Ja myślę, że to może być ogólnie problem przez cały dzień dzisiaj. Patrz, co się dzieje. Kurde, jaka brudna łapa. Czy jest mleko czekoladowe? Co? Nie, kto to kupił? Nie, no weź. Ja też chciałem. Podobało mi się to, Łukasz. Dzięki, że to zrobiłem. Ale blisko. Patrz, jak trzyma ostatni paruszkiem. Czekajcie, ja nie pomóc. Zipkowi? Nie, to mnie... Zipek! Przegrywa Zniziaka! Uwaga! Nie Zipek odrywa rękę! Nie możesz, bo powiedziano, że... Nie można? Nie masz na trailer! Nie! Jest! Dostałem mleko czekoladowe! Ja wiedziałem, że jackpot to jest... Yes! Mam najlepszą ucztę! Ej.
najlepszą ucztę. Ordivino! Ty masz najlepszą ucztę, przepraszam, ale cofnijcie się, popatrzcie na tego obraza siedzącego przy szafce w nocy, jak matka wchodzi do kuchni. Czekoladowa ręka, co? Wyjdziecie z tej kuchni grubasy, w końcu robić szeręże? Co z wami nie tak? Masz ręce, stary, nie będę jad rękami, które są brudne. Stary, nie jest ciasto, no ma z dwa tygodnie już. Nie, ja dwa dni temu. Serio? A, no jest przeterminowane 7 dni. Jadłem dwa dni temu i było zajebiste, serio, zajebiste. Tak. Ale to należy spożyć, a nie, że trzeba spożyć. No tak. Dzipek, ktoś na chwilę. No chodź stary, bo tu decyzję trzeba podjąć. Co tu robi parówka? Dzipek, chodź tu. Mam gredę. Kurde! Oderwał! Oderwał! Nie oderwałem. Oderwał. Nie. Tak, to pokaż jak są oderwane ręce, pokaż. Dobra. Próba, frajerze. Ej, chłopaki, tak w ogóle, to ja idę na górę. A ja idę do domku, więc zaklepuję. Wziąłem chipsy, widzowie. Zobaczcie, mam jeszcze szlafroczek, więc się przygotuję do spanka. I teraz, no, już nie do spanka, sobie pochiluję po prostu. Ej! A schody można dotykać? A czemu nie? Właściwie na górze też jest podłoga, całe to piętro. A schody to też jest podłoga, jak się wchodzi według mnie. Panowie, jakby nie patrzeć pod tym, też jest jakby pustka może być. Właściwie, no tak. I tak nazywamy podłogą. Czy ty jesz chipsy brudnymi rękami? Nie można jeść chipsów brudnymi rękami. Konfiskuję. Macie też takiego ziomka, który wam we wszystkim przeszkadza? To Grzesiek. Nieprawda! Daj chipsa. Daj chipsa. Ty możesz dostać, ale ten nie dostanie. A czemu Grzesiek nie? O nie! Chodźcie! No, ci uwaga, uwaga, da ci jeden to! O kurwa! Wszywka! Ja widziałem, jak to wyciągnąłeś z ręki! Ale się głęboko wbiło! Ej, nie wiem, czy widzieliście, ale całkowicie poważnie. Stary, ja patrzę na twoją rękę i widzę tylko taki metal wyciągany z ręki, taki długi. Ej, to odpadłeś w głupi sposób? Zostało was dwóch tylko! Ja! Bo teraz rękę, no. Dobra, wiecie co? Idę do pierdla. Idę wąchać jakieś tyłki, bo nie będzie po tym okazji nigdy. Wygrałem! Jest! Wygrałem! Zobaczcie! Ale... Ej, pokażmy teraz ręce, jakie mamy. Ja mam tą czystą, w miarę. Ja mam czystą obydwie. Ja stary. No pierdziele. Nie, ja nie mam takich jak Zipek. Ja przesuwam. Nie, ja mam czyste ręce. Bo ja stary bardziej tak chodzę, a ty bardziej mimo wszystko odrywasz. No. Przykładasz, nie? Ej, zarąbiście tu jest, szczerze mówiąc. Bardzo mi się podoba to miejsce. Oni są beznadziejni. Łukasz się dał nabrać, a Grzesiek akurat przypadkiem odpadł. Tego się bardzo nie spodziewałem. No nic, no. To co robimy? Wiecie co? Poczynujcie trochę i zejdźcie za 5 minut na dół, będę miał dla was challenge, okej? Okay? Okej, w sumie challenge się przydadzą. Panowie, no. Mam dla was challenge. Na hali ukryłem walizkę z kasą. Tam. Możliwe. Kto pierwszy ją zdobędzie, dostaje dodatkowy bonus do wygranej, ale tylko jeżeli wygra. Okej. W sensie on co? Nic, on powiedział, że masz dosłuchać. No dawaj, stary. Uważaj. Ależ emocje, proszę pana, co się z nim dzieje? Ernest, zachal. Jak? Wygrał. No to wygrałeś, Zipek. Siano, hajs! A to jest udawane siano. To dawaj, Fionato. Ej, ale się dostanę pieniądze jakieś, czy to... Jak wygrasz, to dostaniesz bonus. Tak, a ile? 500. O, opłacało się. Ale tylko jak wygrasz, stary. Dobrze. Masz, stary. Dobra, chłopaki, spokojnie, jeszcze mam dla was kilka rzeczy przygotowanych, więc jeszcze będzie okazja się wyżyć na sobie nawzajem. Co? Jak wyżyć? To chcecie już od razu kontynuować, czy najpierw się pożyczacie? Panowie, co wy niesiecie? No, jesteście spragnieni wyzwań. No. Proszę bardzo, weźcie. Jak ja mam wyżyć? Jedną ręką. Co? Ale tace? Nie możecie wylać. Nie, no ja sobie robicie. Kto pierwszy wyleje, przegrywa. Ale ja nie, to nie ja. Ja wiem. Co my mamy robić? No, kto pierwszy wyleje? Możesz przeszkadzać koledze albo bronić swojego. Teraz panowie się skończyli. To nie ma sensu. Zipek, coś ty zrobił ze szklanką, Boże, czy ty musisz wszystko niszczyć? Ale ty coś wylałeś, ty nie miałeś problemu. Zipek. Dobra, ale dopiero potem. Wygrałem. No nie zdaję. Co to jest? Ale poczekajcie, musimy się upewnić, czy... Ej, nie wiem, kto więcej wylał, jak tak patrzę teraz na wynik. Nie jestem pewny. Kto więcej wylał? Sędziowie, kto więcej wylał? Część prawdy? Nie, wygrał. Dobra! Dobra, wygrana Ernesta. Dobre. W takim razie ty dostajesz pewną rzecz, która potem ci się przyda w kolejnym challenge'u. Co? Już tą rękę jeszcze jedną. Ernest, twoją nagrodą jest lokaj. Na 5 minut masz Grześka i on może zrobić wszystko, co go poprosi. Masz go tylko na 5 minut, więc pomyśl dokładnie. On może ci, stary, nie wiem, może ci pomasować ręce na przykład. Może ci, stary...
Grzesiek dzisiaj kupił masażer. Ej, bez kitu, może... Ej, a może Grzesiek za mnie trzymać ziemi? Nie. Ale może ci na przykład coś przynieść, albo coś ci załatwić, albo po coś pójść. Ej, Grzesiu, przyniesiesz mi coś do żarcia, proszę? Tak, już proszę. Konfetti, o, cokolwiek. Dziękuję. Cokolwiek. Ej, uprzykrzyj Zipkowi trochę challenge. Nie. Dobrze. Już się robi. Nie. Chłopaki, czas na mecz piłki nożnej! W tej grze są trzy rundy. W pierwszej rundzie gracie samymi nogami, w drugiej rundzie gracie tylko jedną ręką, w trzeciej rundzie gracie i nogami, i rękami. Chodzi o trzy bramki. Runda to jedna bramka. Uwaga, start! Podem, Łukasz. Ej! W pierwszej rundzie wynik był prosty. Zipek trafił jedną bramkę w takim... Przerwa na obiad! Ernest! Dobra, najadłeś, już wywalać, najadłeś już. Druga runda, podaj piłę. Druga runda, tylko jedna ręka. Tylko jedna, którą będziecie? Ta. Podnieście dwie do góry. O! Jeee! Yeah! Ta, to było Piona, stary. Tak. Nie psuj bramki! No, jak strzeli. Co robię? Strzelam bramę! Ale dobrze, no. Kara! Karę w takim razie, wygrałeś. Dostajesz karę. Nic nie wygrał, ale... Karę, to wygrałem, bo szukałem nagrody. Nie, ale możemy dać mu nagrodę. Jaka? Nie, jest nagroda dla ciebie. Tak? Bo ty, on wygrał, tak? Tak. Uścisk prezesa. Nie przeczytano mi moich praw, a moim prawem jest wykorzystanie lokaja jako drugi bramkarz. Tak, słuchaj, stary, ja jestem na TikToku i oglądam prawo Marcina. Nagrodą dla ciebie jest to, że możesz 5 minut odpocząć sobie. Możesz sobie wstać i nie musisz tylko dzień przez 5 minut. Nie wierzę w to. Ja też nie wierzę. Nie, no, no. Miłość, to jest fake! Nie wierzę w to! Ja mogę odebrać jego nagrodę? Cóż! Jeżeli się zgodzisz, żeby Ernest ją odebrał, to... Okej, możesz to z 5 minut, nie naprawdę. Do kolejnego challenge'u możesz nie musisz dotykać. Ale nie, ja serio? Challenge tak, serio. To ja wstaję! Może okay, git. No możesz... Nie, no. Ej, to jest straszne. Ej, ale ja mówię serio, naprawdę, taka jest nagroda, no. Nie. Jestem, miłość, trzeba wymyślić lepszą karę, ja też bym w to nie uwierzył. Ale to jest nagroda! A. Ej, 5 minut minęło, nie żeby coś. Ej, tak? Nie jesteś już lokajem. Nie, już nie jestem lokajem, czy jestem cały czas? Miłość? 5 minut jeszcze minęło. No nie, już 5 minut minęło. To w takim razie koniec lokaja, dziękuję bardzo. Ernest. Mogłeś wziąć masaż, stary, nie wziąłeś masażu. Jak mogłeś nie wziąć masażu? Przed wami przedostatni challenge. Jaki? Zipek, żyjesz? Zasnął! Chyba tak. Ile wy to szykowaliście? Zipek, babunka! Panowie, czy wiecie co to jest? Co to jest? To jest tor przeszkód, to tutaj pułapki na myszy, to najcięższe, bo metalowe, ekstremalne, oraz wysypane Lego, czyli najgorszy, po prostu najgorsza rzecz, jaka może być do chwycenia. Bez butów, tak? Bez butów na czworaku. Nie jest. Poczekaj jeszcze. I teraz tak, w tym sejfie znajduje się coś, co pomoże wam w ostatnim challenge'u. Kto pierwszy zdobędzie ten sejf, wygrywa. Już wypadło ci to co było w tym sejfie. Co to jest? Już wypadło ci, tam leży, po lewej stronie. Tu? Tak, śrubka. Dobra, panowie, każdy z was ma dwa balony na rękach. Kto pierwszy przebije przeciwnikowi, wygrywa 1000 złotych. O, stop. Kurde, a to samo co Grzesiek. Aha, przegrywa? Kurde, tak. Oh, fuck. Nie wiem, czy oderwałem, sprawdź proszę. Oderwałeś. Ale boli, daj mi szybko coś. O Jezu, przepraszam. O, kurde. Jest wami. Ej, trzecia osoba została tak jakby kontuzjowana na filmie, co znaczy, że Ernest wygrał. No już wygrał, no bo co, tak przegrałem, właśnie w challenge przegrałem. Ale a? Też tak głęboko się biła? Aż tak mocno nie, ale mocno, ale trochę tak. Ciebie, co? Ernest czuje, że boi się, że to było nie fair. To było fair, ja i tak bym oderwał, bo mnie boli strasznie, nie? Kurde. Ej, ale musiałem przemyć ranę. Niebezpiecznie okazuje się. Dlatego, że my cały ten domek skręcaliśmy tymi wkrętami. No ale cóż no, koniec filmiku. Następnym razem trzeba będzie odkurzyć przed takim. A to się zagoi, także tak, więc widzimy się jutro o 18:00, to na tyle, na razie.